Motor Lublin zwycięża pierwszy finałowy mecz PGE Ekstraligi w sezonie 2024. Na samym wstępie chcę powiedzieć, że jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro, że kolejny tak naprawdę e, rok będzie to z Mistrzostwo Motoru Lublin. Robi się to naprawdę e, nudne i jak jeszcze zwyciężała. zwyciężała PG Extra Ligę, kiedyś Unialeszno to w tamtych finałach były wielkie emocje, a tak naprawdę po tym spotkaniu już raczej wiemy, kto to mistrzostwo zdobędzie, i będzie to najprawdopodobniej motor Lublin, bo nie wyobrażam sobie, że motor przegra na własnym stadionie ze Spartą Wrocław, Jest to naprawdę bardzo, bardzo mało możliwe. No ale przejdźmy sobie do podsumowania tego spotkania. Jeśli chodzi o Spartę Wrocław, bardzo dobry występ ma Łaguty dobrze zaprezentowały się, także dane Biulion 13 punktów, Łaguta 16 punktów Bardzo słaby występ Bartłomieja Kowalskiego i to e, występ tego zawodnika z pewnością miał wpływ na e, wynik tego e, spotkania Maciej Janowski też e, wydaje mi się, że troszeczkę poniżej oczekiwań, zaledwie 6 punktów e, Macieja Janowskiego, ale Trzeba tutaj pochwalić, jeśli chodzi o drużynę z Wrocławia Marcela Kowolika. Cztery punkty tego zawnika, ale to jak on potrafił namieszać się na to, że to była naprawdę rzecz piękna i, i starał się, robił co mógł. Marcel Kowolik, więc wielkie brawa dla Kowolika. Jakub Krawczyk, 3 punkty, no i jeden start, a w sumie dwa starty tego zawnika, ale jeden bieg ukończył, trzy potem defekty, no ale coś jakaś mała. Kontuzja Jakuba Krawczyka się przydarzyła temu zawodnikowi, jeśli chodzi o motor Lublin. Tutaj wszyscy równo pojechali, z wyjątkiem może Fredki Lindgrenon 4 punkty, ale dobry występ przyjemskiego, 5 punktów Bańbor 4 punkty z Marslik: 9, Cierniak: 8, Kubera: 8, Jack Holder: 9, więc bardzo, bardzo równo tutaj jechali zawodnicy z Lublina. Jak to będzie wyglądało za tydzień Nie w Lublinie? Wydaje mi się, że motor pewnie zwycięży gdzieś tam w okolicach wyniku 52 do 38 to będzie kolejne mistrzostwo Polski. Ja mam nadzieję, że to się za rok lub dwa skończy i że ta PG Ekstra będzie o wiele, o wiele bardziej wyrównana. Bo robi się to po prostu nudne. Lepiej sobie oglądać kra e, Krajową Ligę Żydlową czy Metalka z drugą Ekstra ligę niż PG Ekstraligę. No bo po prostu w tamtych ligach jest więcej e, emocji. Tam faktycznie walka o mistrzostwo jest e, do e, samego końca, do ostatniego e, wyścigu, do ostatniego e, metra. No w PG Ekstralidze, niestety, e, tak, tak po prostu nie ma e, w przypadku tego tego e, finału, bo jeżeli Motor zwycięża e, jeszcze na wyjeździe no to niech się Sparta boi e, co e, będzie e, jeżeli Motor pojedzie e, u siebie ale przeanalizujmy sobie troszeczkę e, ten mecz, zacznijmy e, od początku i, e, wyścigu, e, i wyścigu pierwszego, tam 4 do 2 ten e, wygrany przez Motor Lublin ten bieg wygrał Dominik e, Kubera drugi bieg 3 do E, trzech, ta pierwsza seria startów zdecydowanie na korzyść motoru e, 15 do 9. E, Lublinianie prowadzili po czterech wyścigach. Po drugiej serii startów, czyli po siedmiu biegach, mieliśmy wynik 19 do 23. Tutaj mm, Wrocławianie e, no, starali się niwelować tą tą przewagę motoru e, Lublin po 10 e, biegach mieliśmy wynik 29 do 31 tutaj naprawdę bardzo zbliżyli się e, wrocławianie e, gdyby nie ten 10 bieg i ten e, przygrany bieg przez e, przez e, właśnie Betard Sparte Wrocław no z pewnością wynik byłby w tych 10 biegach inny bo o przegrany 1 do 5 e, i tam e, zawiódł Bartłomiej Kowalski, który zdobył e, kolejne 0 kolejne Jeśli chodzi o e, wynik po 13, biegach 34 do 44. Pewne prowadzenie motoru Lubin. wtedy już wiedzieliśmy, że e, Mistrzowie Polski e, wygrają e, ten e, pierwszy mecz e, finałowy. E, jeśli chodzi o bieg 12, tutaj. E, było 1 do 5 także dla e, motoru Lublin, bieg 11: 3 do e, 3, ale w biegu 10 znowu 5 do 1 dla motoru Lublin. Wtedy już można było zauważyć tą znaczącą przewagę także na torze motoru e, Lublin. E, biegi nominowane, no i tutaj e, Sparta Wrocław pokazała, że walczy do samego końca, że się nie poddaje. No i bieg 14: wygrany wygrane przez e, Sparte Wrocław 4 do 2. E, a bieg 15, 5 do 1. Wygrana wrocławskiej je drużyny jednak publiczność już po tych 13 wyścigach została dosyć mocno uciszona przez właśnie przez właśnie zawodników Motoru Lublin. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało dalej, jeśli chodzi o ten polski żużel, jak to wszystko gdzieś tam się jak to wszystko gdzieś tam się poukłada. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, jakie czasy zawodnicy osiągali, Artem Łaguta, najlepszy czas tego zawodnika 63.086 63. w porównaniu na przykład do Bartosza z Marzlik. On 64,243. Ogólnie Bartoszy z Marzlik dzisiaj był naprawdę wolny na wrocławskim torze. Gdyby jeszcze lepsza dyspozycja Bartosza z Marzlika, to z pewnością byśmy tutaj ujrzeli Gdzieś końcowy wynik w granicach 50 do 40 lub nawet 51 do 39. Oczywiście, Bettercard Sparta Wrocław jechała bez taja Wufindena. Czytaj by tu jakoś znacząco pomógł. Ciężko powiedzieć, bo patrząc na to, jak także ostatnio spisywał się taj, no to nie spodziewałbym się, że on by tu pojechał jakoś fenomenalnie. Co prawda, mógłby pojechać dobrze, ale mógłby też zdobyć 4 lub 5 punktów i z pewnością jakoś by to, jeśli chodzi o końcowo ogólnie, także rezultaty dwóch meczów i tego kolejnego meczu w Lublinie, by to nie zmieniło, bo poza tydzień motor szczerze mówiąc rozjedzie. Sparte w takie jest moje zdanie, i tak z pewnością będzie, oby to się niedługo skończyła. te Pieniądze, które, które właśnie no, motor e, Lublin dostaje. No i niech ta PG Extra Liga staje się po prostu bardziej wyrównaną ligą i oby te kolejne finały w kolejnych latach były po prostu bardziej wyrównane. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego spotkania. Betard Sparta Wrocław przegrywa z motorem Lublin na własnym stadionie 43 do 40. 7. Ja Państwu bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, zachęcam do stawienia łapek w górę pod dzisiejszym materiałem oraz do subskrybowania kanału Cyfrowe Wiadomości Sportowe. Do zobaczenia, do usłyszenia.